Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Panie premierze, oddaję Panu głos. Dziękuję. No, chciałbym przede wszystkim rozpocząć od podziękowań dla moich przemiłych gospodarzy. Dobrze zacząć dzień, to jest bardzo ważna sprawa, w dobrym towarzystwie, w pięknym miejscu i przy szybkim, ale bardzo smacznym śniadaniu. Także jeszcze raz dziękuję za tę możliwość i za krótką, ale intensywną rozmowę też o problemach, jakie towarzyszą nie tylko moim gospodarzom dzisiejszego śniadania. Rolnictwo w kontekście nie tylko projektów europejskich, nie tylko w kontekście wojny na Ukrainie, chociaż oczywiście problemy żywnościowe stanęły w takim bardzo ostrym świetle także w związku z wojną, atakiem Rosji na Ukrainę, ale to życie codzienne u nas to nie tylko takie momenty krytyczne, ale w przypadku na przykład polskich rolników to jest problem cen. Wszędzie, gdzie jestem w Polsce, słyszę jakby te same słowa i to, trudno się dziwić. Zaczęliśmy dzisiaj naszą rozmowę od rzepaku, no bo powiedziałem, że gdzie nie jestem w Polsce, to widzę rzepak i państwo mi powiedzieli, że tak, no to jeszcze się opłaca ze względu na przyzwoite ceny w skupie, ale jak się mówi o rzepaku, to nie sposób nie mówić o cenach nawozów. Potrzebuje dużo nawozu, a wszyscy wiemy w Polsce, jaki dramat dotknął polskich rolników w związku z cenami, zarówno nawozów, jak i paliw. Ta drożyzna to nie jest tylko to, co widzimy w sklepie, ale to jest przede wszystkim niezwykle dotkliwe, codzienne użeranie się z tą rzeczywistością polskiego rolnika. I ja już o tym wielokrotnie mówiłem, a dzisiaj znowu słyszę te w sumie bardzo dramatyczne statystyki, bo to nie są, to nie jest statystyka, to jest wasza codzienność, wasze życie, czyli te 250, 300, 400% wzrost cen nawozów, jeśli porównamy marzec zeszłego roku z marcem tego roku. To jest właściwie w ciągu 12 miesięcy te ceny tak poszybowały, że właściwie opłacalność produkcji rolnej stanęła rzeczywiście pod wielkim znakiem zapytania. I to jakby tutaj nie ma, znaczy nie ma co jakby poświęcać za dużo czasu na szczegółowe analizy, bo nie ma żadnych wątpliwości, że przy takim wzroście cen i nawozów, i paliw, energii, a wzrost cen w skupie jest nieproporcjonalnie mniejszy, że właściwie opłacalność tych najważniejszej z punktu widzenia naszego życia produkcji, a więc produkcji rolnej, jest właśnie bardzo, bardzo zagrożona. I dziękuję też za te bardzo konkretne uwagi dotyczące na przykład naszych działań, czy możliwych działań też na forum europejskim, na przykład dotyczące tych prawdopodobnych przyszłych regulacji dotyczących na przykład używania pestycydów i w jaki sposób ochronić interesy polskich rolników, równocześnie będąc jakby respektując same zasady Zielonego Ładu, ale wziąłem to sobie naprawdę bardzo do serca i tę uwagę, żeby przy tej okazji polski rolnik stanął w takiej no, równej pozycji wobec rolników irlandzkich czy francuskich, na przykład w tym wymiarze, a więc możliwości stosowania pestycydów i tych proporcji na hektar, żebyście nie byli tutaj poszkodowani. I wydaje mi się, że to jest niezwykle takie pole do działania nie tylko dla rządu, ale dla każdego z nas, kto ma jakieś wpływy i ma wpływ na to, co się będzie działo w Europie. Także od tego tak czy inaczej zacznę, jak tylko będę miał okazję za dwa tygodnie rozmawiać z ludźmi, którzy podejmują decyzje dzisiaj w Unii Europejskiej, to zwrócę na to uwagę. To jest rzecz, wydaje się jednak dość prosta i dość oczywista, więc spróbujemy i wam zamelduję, jak wrócę, czy
gdzie jest przestrzeń do poważnej rozmowy na temat, no właśnie choćby zrównania szans polskiego rolnika, jeśli chodzi choćby o to kryterium, czyli stosowanie środków ochronnych. To tyle tytułem wstępu. No, staram się zawsze wytłumaczyć, dlaczego w tym przypadku, w tak fajnych okolicznościach, dlaczego zaczynamy dzień, ale oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji w innych sprawach. Panie premierze, mamy kilka pytań. Zapraszam. Dzień dobry, panie premierze. Anna Kluwak, TVN24. Mam do pana kilka pytań. Pierwsze pytanie o wczorajsze spotkanie koalicji z Kukizem Bielanem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czy było to dopinanie porozumienia w sprawie ustawy prezydenckiej i czy pieniądze z KPO będą tak szybko, jak przekonuje rząd? Jak się pani domyśla, nie uczestniczę w spotkaniach, przynajmniej w tych dniach i tygodniach, które się odbywają w kancelarii, jak rozumiem, prezesa Rady Ministrów, tak? Natomiast no, ja nie zmienię zdania, jeśli chodzi o pieniądze, które w Europie czekają na nas. I ja słyszę, nie tylko ja, cała Polska słyszy od wielu, wielu miesięcy zapewnienia od premiera, od ministrów tego rządu, że to już jutro, już pojutrze, już właściwie są gotowi i zrobią to, co trzeba zrobić, żeby te miliardy do Polski popłynęły. I wszyscy dokładnie wiemy, bo to nawet premier Morawiecki powiedział bardzo otwarcie w Parlamencie Europejskim, co trzeba zrobić z korzyścią dla Polski, bo trzeba naprawić wymiar sprawiedliwości, który został zniszczony przez tę ekipę i można to naprawić bardzo prostymi decyzjami. I w dodatku, jeśli te decyzje zostaną podjęte, naprawiające te szkody, jakie wyrządzono polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, to równocześnie to odblokuje te pieniądze. Więc ja nie będę komentował tych kolejnych dość bałamutnych oświadczeń, że to już jest właściwie załatwione, tylko powtórzę to, co mówię od wielu, wielu miesięcy. Przestańcie oszukiwać i zwodzić i Polaków, i całą Unię Europejską, bo to kosztuje każdego dnia. To nas też kosztuje, was też tutaj to kosztuje. To, że pieniądze europejskie są przez tę ekipę, przez pana Ziobro, Kaczyńskiego, Morawieckiego zablokowane. Bez żadnego sensu, bez żadnego powodu. Także niezależnie od tego, co panowie w tych budynkach rządowych ogłaszają, my chcemy zobaczyć decyzje i pieniądze, a nie ich obietnice. Co sądzi pan o rzekomych pomysłach zmian w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu? Czy wierzy pan w zmianę tej ordynacji wyborczej i czy to będzie lepsze rozwiązanie dla Prawa i Sprawiedliwości? To jest... Znaczy, tak bezwstydnie nie zachowują się politycy nigdzie w Europie. Nawet Orban lubi jakby trochę poudawać przynajmniej, że nie manipuluje w konstytucji czy w ordynacji wyborczej tylko po to, żeby ograć przy zielonym stoliku opozycję. Jest oczywiste. I oni to mówią, nawet tego nie ukrywają. Mówią wprost, że będą chcieli zmienić ordynację wyborczą po to, żeby zwiększyć szanse partii rządzącej. Ale ja mogę powiedzieć i głęboko w to wierzę. Czegokolwiek nie zrobią z ordynacją wyborczą, jeśli wybory będą elementarnie uczciwe i sfałszowane, to w warunkach każdej ordynacji wyborczej jesteśmy w stanie pokonać PiS. Mówię tu jako przedstawiciel opozycji. Też powtarzam to od wielu miesięcy. Jest jeden bardzo prosty warunek, żeby wygrać i zmienić sytuację w Polsce na lepsze i żeby pokonać PiS, niezależnie od tego, ile jeszcze machlojek i kombinacji oni wymyślą przy ordynacji wyborczej. I warunkiem jest zjednoczenie wysiłków opozycji i poważna rozmowa o tym, jak razem pójść do wyborów. I wtedy nie będą straszne żadne zmiany w ordynacji ani manipulacje Kaczyńskiego. Ja się nie boję tego. Niech wyłożą karty na stół, cokolwiek wymyślą, my i tak damy radę, pod warunkiem, że nie wygrają egoizmy po stronie opozycyjnej. I tak jak powiedziałem, ja jestem otwarty do natychmiastowej rozmowy, żeby doprowadzić do takiego
rozsądnego jednoczenia wysiłków. Chciałabym się jeszcze zapytać, co dalej z Krajowym Planem Odbudowy? Jak pan na to patrzy? Jak ocenia sprawę wstrzymania pieniędzy dla Polski? O tym już rozmawialiśmy przy okazji pierwszego pytania, ale ja mogę tylko powiedzieć, że to jest tak naprawdę zbrodnia, szczególnie dzisiaj. Znaczy to, że od wielu, wielu miesięcy my zamiast dostawać pieniądze z Europy, to są nasze pieniądze, to są pieniądze Polek i Polaków, a nie Kaczyńskiego czy Morawieckiego czy Unii Europejskiej. To są pieniądze, które powinny do Polski płynąć szerokim strumieniem już od wielu, wielu miesięcy. To Polska płaci jakieś idiotyczne kary, które sprowokowali swoimi decyzjami ministrowie tego rządu, więc no nie ma, ja nie lubię nadużywać mocnych słów, ale to jest coś tak niewytłumaczalnego, to jest coś tak idiotycznego i tak przeciwko najżywotniejszym interesom i Polski, i Polek, i Polaków w bardzo konkretnych miejscach, że to się w głowie nie mieści. Że te ich partyjne gierki powodują, że te miliardy ciągle czekają. I tak jak powiedziałem, znaczy droga jest bardzo prosta. Znaczy wystarczy podjąć kilka przyzwoitych, oczywistych decyzji, co do których w dodatku się zobowiązano, że się je podejmie. Cała Europa to słyszała, wszyscy Polacy to słyszeli, że Morawiecki powiedział, że na pewno wycofają się z tych złych zdarzeń w wymiarze sprawiedliwości. Nie wiem, na co czekają, naprawdę. Przecież to nas wszystkich kosztuje. No, wiemy, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Tej finansowej, gospodarczej. I ten upór to jest naprawdę taka zbrodnia przeciwko naszym interesom i polskim rodzinom, polskim budżetom. To jest, no, mi brakuje słów czasami, naprawdę, żeby to opisać. Panie premierze, ostatnie pytanie od naszej redakcji. Jak ocenia pan to, że mimo obietnicy premiera Morawieckiego samotni rodzice nie będą w pełni rozliczać się z dzieckiem? Dziękuję. Jak dotarła do mnie ta informacja, że mimo zresztą wielokrotnie powtarzanych obietnic ze strony pana Morawieckiego i jego ministrów, że te zmiany wywołane tak zwanym Polskim Ładem nie dotkną rodziców samotnie wychowujących dzieci. Każdy, kto zna życie, no, czy naprawdę kto ma dzieci, i wie, że ktoś, kto samotnie wychowuje dziecko, wymaga raczej zwiększonej opieki i pomocy, a nie kary. Więc jest jeszcze czas, żeby się wycofać z tych idiotycznych propozycji, które samotnie wychowujące, najczęściej matki w dodatku, żeby one nie zostały ukarane przez głupie decyzje albo jakąś złą wolę. Bo ja też słyszałem takie uzasadnienie, aż mi się nie chce wierzyć, że to były jakby poważne słowa. Jeden z przedstawicieli partii rządzącej powiedział, że jak ktoś samotnie wychowuje dziecko, to nie jest rodzina. Więc jeśli to jest tak, że gdzieś na końcu jakaś ryzykowa czy czarnkowa ideologia spowodowała, że samotnie wychowujące matki czy samotnie wychowujący ojcowie będą traktowani jako ludzie gorszej kategorii, jako rodzice gorszej kategorii i karani finansowo przez PiS, to będzie skandal naprawdę, no, i taki wyjątkowo obrzydliwy. Kolejne pytanie. Dzień dobry, panie premierze. Mam pytanie od redakcji TVP Info. Pierwsze pytanie dotyczące sprzedaży Lotosu. Czy była taka decyzja? Jeśli tak, czy były takie próby sprzedaży Lotosu Rosjanom? Dlaczego właśnie Rosjanom? Jestem zaskoczony intensywnością tej kłamliwej kampanii prowadzonej między innymi przez media publiczne i wiem, dlaczego, czemu ta kampania ma służyć. Znaczy, jesteśmy dzisiaj w sytuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej i w tej konkretnej sytuacji rząd PiS-u zdecydował się na sprzedaż polskich aktywów, w tym stacji benzynowych, baz paliwowych węgierskim sojusznikom, czyli de facto w sensie politycznym oddać pod wpływy rosyjskie, pod wpływy Putina. I w związku z tym, żeby to przykryć, bo to jest skandal wyjątkowy, żeby to przykryć, manipuluje się informacjami sprzed 11 lat, sprzed 13 lat. Prawda, i to wynika nawet w tych fałszywych relacjach przedstawianych przez telewizję rządową. Nawet tam widać czarno na białym, że jest dokładnie odwrotnie, że
w momencie, kiedy pojawiły się projekty prywatyzacyjne Lotosu i kiedy niektóre oferty były związane z rosyjskimi interesami, to ja podjąłem decyzję, żeby to zablokować. Ja zresztą, ponieważ ludzie jakby nie ufają politykom, ja rozumiem, wiem dlaczego, no to wystarczy przyjrzeć się faktom. Ja byłem premierem przez 7 lat. I nie sprzedaliśmy ani centymetra, jeśli chodzi o firmy energetyczne Rosjanom. To dzisiaj dokonuje się tej sprzedaży. To dzisiaj podjęto decyzję, żeby sprzedać Arabii Saudyjskiej, politycznie też bardzo to wątpliwy partner, i Węgrom związanym tak mocno z Putinem, żeby sprzedać istotną część tych najcenniejszych zasobów, jakimi są bez wątpienia polskie rafinerie. I dlatego nie przykryjecie tego skandalu wyssanymi z palca bzdurami na temat moich działań. Robiłem wszystko i skutecznie, żeby takie narodowe dobra, jak na przykład Lotos czy Azoty, nie wpadły w ręce Rosjan. Warto dzisiaj przypomnieć jeszcze raz, że na przykład było o krok od uzyskania kontroli przez rosyjskiego oligarchę, jeśli chodzi o Azoty, a więc też przemysł w jakimś sensie energetyczny, no bo no, dotyczy gazu i dotyczy nawozów oczywiście w Polsce. I było realne zagrożenie, że poważny rosyjski oligarcha przejmie kontrolę nad tymi zakładami. I spytajcie premiera Morawieckiego o jego rolę i jego banku wtedy, kiedy Rosjanie chcieli uzyskać kontrolę. I zapytajcie wreszcie tych, którzy naprawdę sprzedają polskie bezpieczeństwo energetyczne dzisiaj. Zapytajcie ich, dlaczego to robią i dlaczego kłamią w żywe oczy na temat naszych działań. A fakty są oczywiste. Kiedy zdawałem urząd premiera, w 100% Polska była właścicielem tych wszystkich zakładów, które decydują o naszym bezpieczeństwie energetycznym. A ta ekipa dokonuje sprzedaży, która godzi w nasze bezpieczeństwo. I to jest prawda. I jeszcze drugie pytanie od redakcji TVP Info. Czy żałuje pan bliskich politycznych relacji z Władimirem Putinem? Ja nie wybierałem się na defiladę do Moskwy. To prezydent Kaczyński zapowiadał gotowość do uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach. Ja nie mówiłem w telewizji w kupionym przez swoją partię spocie o politycznej miłości do braci Rosjan, tylko Jarosław Kaczyński w tej swojej słynnej deklaracji. Więc ja sobie zdaję sprawę, jak fatalne wrażenie na Polakach, Polkach i Polakach robi dzisiaj ta dwuznaczna polityka PiS-u, to te takie romanse polityczne z putinowskimi, proputinowskimi politykami w Europie, i możecie stanąć nawet na głowie, a nie odwrócicie rzeczywistości, i wszyscy widzą dokładnie, kto jaką politykę wobec Rosji i Putina prowadził i kto jaką politykę prowadzi dzisiaj. Ja mam tylko jedną informację, bo być może ta informacja do państwa jeszcze nie dotarła, bo to jest informacja z ostatnich godzin. I to jest informacja naprawdę tak uderzająca, że a pochodzi z Głównego Urzędu Statystycznego. Nie z moich źródeł, tylko ze źródeł rządowych. Import rosyjskich produktów do Polski wzrósł w porównaniu między styczniem a marcem o prawie 5 miliardów złotych. Polska kupiła od Rosji towarów za 12 miliardów złotych. Każdego miesiąca od momentu, kiedy wybuchła wojna, od pierwszego dnia, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca rośnie sprzedaż rosyjskich produktów do Polski. Gorąco zachęcam państwa do oceny i analizy tych danych, które dzisiaj podał Główny Urząd Statystyczny. Ale powtórzę tylko jeszcze raz. Prawie
5 miliardów więcej Polska zapłaciła za rosyjskie produkty w marcu w porównaniu do stycznia. Te 3 miesiące kluczowe po napaści na Ukrainę. My zwiększamy radykalnie jako państwo, jako Polska import z Rosji. To jest rzecz naprawdę niebywała. Dzień dobry, panie premierze. Dorota Wleklik, Polsat News. Też mam pytanie a propos sprawy pana marszałka Grodzkiego, która po kilku miesiącach wraca. I teraz pytanie właśnie do pana premiera, czy jak się powinien zachować pana zdaniem pan marszałek? Czy jednak po prostu zdecydować się na to, żeby zrezygnować z tego immunitetu, czy jednak wykorzystać to, że ten immunitet jest? Ja rozmawiałem nieraz z panem marszałkiem Grodzkim. Uważam, że zachowuje się bardzo godnie i absolutnie właściwie. I on jest gotowy do dyspozycji uczciwej prokuratury w każdej chwili. Wydaje mi się, że następstwo zdarzeń powinno być tak, dla mnie to jest zupełnie oczywiste. Ziobro rezygnuje ze swojego stanowiska. Prokuratura staje się znowu niezależna. Sądy stają się niezależne od władzy politycznej. I marszałek Grodzki nie będzie miał żadnego problemu, żeby zrezygnować z immunitetu. Ale to, co wyprawia prokuratura pod kontrolą Ziobry, to, co czytamy każdego dnia o sędziach dyspozycyjnych wobec Ziobry, wobec Kaczyńskiego, wobec Morawieckiego, to, co zrobiono z wymiarem sprawiedliwości, to nie jest tylko strata tych wielu, wielu miliardów pieniędzy europejskich, ale to jest także oczywista, jakby oczywiste zagrożenie dla takiego najbardziej ludzkiego, głębokiego poczucia sprawiedliwości. Pamiętacie, co wyprawiano z Giertychem, jakie są decyzje sądów, jakie są decyzje Trybunałów Europejskich. Więc ja absolutnie nie mam żadnej wątpliwości. Marszałek Grodzki będzie do dyspozycji niezależnej prokuratury, a nie do dyspozycji ministra sprawiedliwości Ziobry, który z prokuratury chce jakby urządzić sobie takie narzędzie politycznej zemsty i politycznego rewanżu. Na to na pewno nie będzie naszej akceptacji. I ostatnie pytanie. Panie premierze, chciałam zapytać jeszcze o ustawę o Sądzie Najwyższym. Czy Platforma Obywatelska ją poprze? I czy pana zdaniem dojdzie tutaj, albo już doszło być może do porozumienia PiS-u i Solidarnej Polski, jeżeli chodzi o tę ustawę o Sądzie Najwyższym? Znaczy to, że minister Ziobro jakby trzęsie całym tym obozem i de facto prezes Kaczyński stał się w dużej mierze niewolnikiem politycznym tej antyeuropejskiej krucjaty pana ministra Ziobro, o tym wszyscy wiemy w Polsce. I te ciągłe szukanie porozumienia, kompromisu w obrębie obozu władzy, to jest tak naprawdę nieustanna i bardzo już męcząca wszystkich kompromitacja polskiej władzy. I tutaj nie ma chyba sensu niczego dodawać. To, że tak naprawdę moje pytanie, bo ja byłem premierem przez wiele lat i ja proszę mi wierzyć, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby minister wykazywał się taką nielojalnością i nie ponosił za to konsekwencji. To, że pana Morawieckiego w ogóle nie ma w tej grze, a jest premierem polskiego rządu. W polskim systemie premier ma wszystkie narzędzia, a panowie Kaczyński i Ziobro nawet nie udają, że poważnie traktują premiera Morawieckiego, który jest kompletnie poza obszarem decyzji. Więc to jest też skandal sam w sobie. Natomiast projekt pana prezydenta jest, i to zawsze mówiłem, jest jakimś małym kroczkiem we właściwą stronę. Ja bardzo bym chciał, żeby doszło tak czy inaczej do rozpoczęcia poważnej dyskusji nad tym projektem. On niczego nie załatwia, ale mówię, przynajmniej otwiera taką możliwość, żeby trochę ponaprawiać te szkody, jakie oni zrobili w wymiarze sprawiedliwości i być może to wystarczy też do jakby uwolnienia pierwszych pieniędzy dla Polski. Ja będę w takiej sytuacji aktywnie działał na rzecz uzyskania tych pieniędzy dla Polski. Sam projekt jest zły, ale jak państwo wiecie, my mamy też przedstawiliśmy w Sejmie projekt społeczny przygotowany przez prawników, ekspertów, środowiska sędziowskie i mam nadzieję, że poważna rozmowa jest ciągle jeszcze możliwa na temat tego jakby optymalnego kształtu projektu. Ale ja bym wolał, żeby niech będzie ten bardzo zły projekt prezydenta Dudy, ale przynajmniej niech on umożliwi nam poważną rozmowę, jak to wszystko ponaprawiać. I ja wtedy jestem do dyspozycji, żeby
żeby coś sensownego zrobić, żeby coś naprawić, jestem zawsze do dyspozycji. Nie, dla projektu w tym kształcie na pewno nie. Natomiast jesteśmy gotowi do takiej pracy, która by uczyniła ten projekt no przynajmniej znośnym. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za cierpliwość. Fajnie było. Super, że Pana poznać. Cała przyjemność po mojej stronie.